Jak zaprogramować pętlę, wykorzystując karty do Genibota? Przede wszystkim do tego musimy zastosować kartę Start pętli i Koniec pętli. I jednocześnie musimy oczywiście między kartę Start pętli i Koniec pętli wstawić, jakie kroki mają być powtórzone, co ma GeniBot w tej pętli wykonać. Tutaj jest taki najprostszy program jazda po kwadracie, czyli pętla obróć się w prawo, jedź do przodu ma być powtórzona 4 razy, czyli na końcu tej pętli dajemy liczbę powtórzeń. I na początku jeszcze dałem kartę mówienie, aby jasno GeniBot przed wykonaniem danego rozkazu mówił, co wykonuje. Teraz zobaczcie, wczytuję program do GeniBota. Sprawdzimy teraz, jak GeniBot wykonuje ten program. Czyli